się. Halo. O Jezu, taki bajzel. Hej. Płaczesz? Nic, tylko... Czemu płaczesz? Człowieku, no przecież widzę, że płaczesz, no. Przez tego suki. Wzruszyłam się. A. Na komedii? Na komedii. No to już naprawdę jest z tobą źle, naprawdę. Zaraz jak zaczniesz jeszcze pokazać na reklamach, zobaczysz. Widzisz, ty komedię oglądasz, a u nas w filmie tragedia. Ja cię przepraszam, ja cię strasznie przepraszam. Ja wiem, że deadline projektu był do dzisiaj. Ja właśnie nad tym pracuję, ja potrzebuję dosłownie jeszcze... Poszalałaś? Przecież nie po to dzwonię do ciebie. Powiedz mi, co u ciebie? Jak żyjesz? Sora, ty się... Dobrze czujesz? Wszystko jest okej? Okay? Czyś ty zwariowała? Przecież ja twój deadline ogarnęłam sama. No świat zwariował. Przemówiłaś ludzkim głosem. Bo cię zwolni i to w trybie natychmiastowym, bez takiego spoufalania się. Ty zwolnij na razie. Tempo zwolni. Czy papier masz? Pytam. Papier do drukarki? Tak, tak. Mam. Nie do dru... Są zapasy. To jest chyba jednak prawda to, co mówią o kobietach w ciąży, że im się zmniejsza mózg. To ale toby papier trzymasz. Spoko, spoko. No. To nie zginiesz. Ogarniasz tam, ogarniacie zakupy. Sąsiad mi pomaga. Fajny ten sąsiad? A ma kogoś? No zwariowałaś. Przecież jestem w ciąży. Chyba właśnie dziecko potrzebuje ojca, prawda? Kto dzwoni, sąsiad? Nie. No, nie. Nie. No włącz go. Daj.